Pierwsza wygrana Warty Poznań. Podopieczni Dawida Szulczka się przełamują i po fatalnym starcie sezonu udaje mi się inkasować pierwsze 3 punkty. Rywalem Beniaminek z Legnicy, bo to właśnie dzisiaj w tej miejscowości rozgrywane spotkanie. Porażka podopiecznych Wojciecha Łobodzińskiego, którzy na papierze i generalnie mieli więcej sytuacji, nie mieli problemu z kreacją groźnych sytuacji pod bramką Lisa, no ale właśnie problem stanowił bramkarz. Niemalże nieomylny, do samego końca czujny interweniował. Pod koniec spotkania piłkarze Miedzi postanowili go spróbować, wpuszczając niebezpieczne dośrodkowania i testując czujność tego golkipera, bo warunki w Legnicy były trudne, cały czas lał intensywny deszcz. Co za tym idzie, starali się właśnie gdzieś tam szukać swoich szans w ten sposób. Warta dobrze grała, dobrze poukładana, przede wszystkim zgadzał się ten człowiek, właśnie Adam Zrela, który wraca do Warty i Warta znów punktuje. Na nim oparta będzie prawdopodobnie w tym sezonie ofensywa Warty Poznań, tak samo jak było w poprzedniej kampanii. Jeden z najskuteczniejszych piłkarzy Dawida Szulczka miał łatwą akcję do skończenia, ale liczy się to, co w sieci. Tak samo drugi strzelec w barwach Warty, mianowicie Żurawski, który wrócił, można powiedzieć, do tego klubu, wypożyczony w sezonie 20-21, dobrze tam się czuł i naprawdę nieźle się odnajduje. W Pogoni miał mniej szans na grę, między innymi Łęgowski czy też Fornalczyk, którzy rywalizują o to miejsce, powiedzmy, jednego młodzieżowca w kadrze, w środkowej linii. W Warcie dobrze wygląda, podoba mi się jego ofensywna inklinacja, zmysł do gry kombinacyjny, potrafi się odnaleźć w sytuacji bramkowej i dziś taką sytuację wykorzystał. Jedna jedyna bramka, która padła dla gospodarzy, to jest gol Henriqueza, świetna odpowiedź, świetna reakcja na straconą bramkę, bo nie minęło więcej niż 60 sekund, kiedy wynik na tablicach pokazał 1-1. Jednakże Warta, która kreowała sobie mniej sytuacji, była bardziej skuteczna. Dobry plan i dobra jej realizacja. Warta wywozi pierwsze 3 punkty z Legnicy. Podopieczni Dawida Szulczka po 3 meczach mają 3 oczka. Pierwsze 2 mecze przegrane, ale trzeba powiedzieć, że mieli bardzo trudnych rywali, bo był to Raków Częstochowa i drużyna, która na ten moment jest rewelacją startu tego sezonu, czyli Wisła Płock. Miedź natomiast po 2 spotkaniach z 1 punktem, ale to jest dopiero początek sezonu, więc nie będziemy wyciągać daleko idących wniosków. Dzięki, to tyle ode mnie z tego spotkania. Miedź 1, Warta 2. Zachęcam do subskrypcji kanału, do polajkowania materiału i do śledzenia innych moich materiałów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.